Dzięki raportom mamy kontrolę nad naszą firmą, jej kondycją, rentownością oraz płynnością finansową. W CargoLinku znajdziemy szereg przygotowanych zestawień, które umożliwiają ocenę działań naszego przedsiębiorstwa. Dane w raportach zmieniają się w czasie rzeczywistym, dlatego w każdym momencie możemy sprawdzić sytuację bieżącą. W tym materiale omówimy raporty rozliczenia obrót, transporty obrót. Dzięki nim w jasny sposób zobaczymy zbiorczo nasze dochody, przychody i wydatki w oparciu o tworzone faktury lub zlecenia. Oba raporty składają się z trzech elementów: wykresu przedstawiającego dane graficznie, filtrów, dzięki którym dostosujemy raport do naszych potrzeb, i tabeli przedstawiającej dane liczbowo. Nad wykresem widzimy opcję zmiany widoku. Zaczynając od lewej, możemy dostosować umiejscowienie legendy: lewo, góra, prawo, dół. Kierunek: pionowy lub poziomy. Rodzaj: słupkowy, liniowy lub warstwowy. W sekcji filtrów możemy dostosować okres, który ma obejmować raport, wybierając miesiąc początkowy i końcowy. Typy dokumentów brane pod uwagę w raporcie. Domyślne różne typy zleceń są zaznaczone. Możemy je dostosować, zaznaczając i odznaczając wybrane pozycje. Po wybraniu okresu oraz dokumentów w tabeli zobaczymy miesięczne zestawienie przychodów, wydatków oraz dochodów. W przypadku przychodów i wydatków widzimy całkowitą kwotę netto oraz liczbę dokumentów, które się na nią składają. Dochód przedstawia różnicę przychodów i wydatków. Różnica między raportami rozliczenie obrót a transport obrót polega na typach dokumentów, które bierzemy pod uwagę. W przypadku transport obrót w filtrze typ znajdziemy np. zlecenia transportowe i spedycyjne. Za to w raporcie rozliczenia obrót zobaczymy tam dokumenty rozliczeniowe, takie jak faktury, noty i rachunki. W związku z tym informacje, które w nich znajdziemy, mogą się różnić. Jeżeli zlecenie transportowe utworzymy w listopadzie, a fakturę wystawimy w grudniu, to w raporcie transporty kwota zostanie policzona na listopad, a w raporcie rozliczenia na grudzień. Tak jak już mówiłam, dane w raportach zmieniają się w czasie rzeczywistym, dlatego możemy na bieżąco kontrolować nasze finanse. Dodajmy zlecenie spedycyjne od klienta oraz transportowe dla przewoźnika. Utworzymy zlecenie 1.1 od klienta na 1500 euro oraz dla przewoźnika na 1200 euro. Kliknijmy Zapisz. Zlecenie zostało utworzone z datą wystawienia 6 grudnia bieżącego roku. Obecnie mają status szkicu. Aby znalazły się w raporcie, muszą mieć inny status niż szkic. Nadajmy status wystawiony. W tym momencie raport został zaktualizowany. Przejdźmy do raportu transporty obrót. Widzimy, że kwoty oraz liczba dokumentów na grudzień zmieniły się. Następnie przejdźmy do raportu rozliczenia obrót. Tutaj nic się nie zmieniło, ponieważ nie wystawiliśmy faktur. Zróbmy to i sprawdźmy, czy raport się zmieni. Przejdźmy do wystawionego zlecenia od klienta i użyjmy opcji Generuj przychód. Kliknijmy przycisk Generuj. Zmieńmy status utworzonej faktury na wystawiony. Podobnie zróbmy ze zleceniem dla przewoźnika. Przejdźmy na listę dokumentów transportowych i wybierzmy zlecenie. Tutaj wykorzystamy opcję Generuj wydatek. Następnie zmieńmy status na wystawiony. Wróćmy do raportu rozliczenia obrót. Zobaczymy, że dane na grudzień się zmieniły. Powiększyły się o kwoty faktur, które wystawiliśmy. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i dowiedz się, jak CargoLink usprawnia pracę i zwiększa zyski. Link znajdziesz w opisie. Polub film i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami w CargoLink.